Już pod koniec lipca rozpocznie się nabór wniosków do suwalskiego budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Do dyspozycji Suwalczan jest kwota 2 650 000 zł do podziału w trzech kategoriach. Będą mikroprojekty realizowane, to są nieduże projekty do 15 tysięcy złotych. Tutaj mamy pulę środków przewidziane na te mikroprojekty 100 tysięcy. Później małe projekty od 25 tysięcy do 150 tysięcy. Tu jest pula środków 600 tysięcy i od 150 tysięcy do 900 tysięcy. To są projekty tak zwane duże. Głosowanie rozpocznie się w październiku. Zwycięskie projekty poznamy pod koniec listopada. Szczegółowy harmonogram i daty można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Zachowaliśmy to, że ten budżet obywatelski, te projekty nie mogą być realizowane na terenach szkolnych, bo tutaj ciągle były dyskusje i tak dalej. Nie możemy określać, że to będzie na zieleń czy też na kulturę. No tutaj też tego nie ma, ale w ramach mikroprojektów czy małych projektów, no tu nie wskazujemy, jakiego typu to mają być projekty. To już inwencja i pomysłowość naszych mieszkańców zdecyduje, na co te środki finansowe będą przeznaczone. Przypomnijmy, że w ramach tegorocznej edycji suwalskiego budżetu obywatelskiego powstanie m.in. nowy parking przy ulicy Grunwaldzkiej oraz boisko Orlik przy ulicy Pileckiego. Od kilku tygodni toczy się w mediach i krajowych, ogólnokrajowych, ale również i zagranicznych dyskusja na temat tak zwanego przesmyku suwalskiego. Przesmyk suwalski oczywiście dotyczy również i miasta Suwałki, stąd ta nazwa, i wskazują strategzy wojskowi i nie tylko, szczególnie teraz media, że to jest bardzo niebezpieczny region w naszym kraju, bo ewentualnie tutaj może dojść do jakichś tam działań związanych z wojną i tak dalej, połączenie obwodu kaliningradzkiego z Białorusią. Że to takie newralgiczne miejsce, niektórzy mówią pięta Achillesa Europy nawet. Jak Państwo widzicie, funkcjonujecie na co dzień, się nic nie dzieje. I mamy również no, tutaj takie przeświadczenie, że wojska sojusznicze NATO i Armia Polska bierze pod uwagę coś takiego i myślę, że do tych działań wojennych tutaj nie dojdzie. Ten aspekt ostraszania przeciwnika tutaj pewnie nabiera znaczenia. Jeżeli Polska jest w pakcie NATO, jeżeli jest solidarność wśród członków NATO, co chodzi o obronę granic, no to nawet gdyby coś wydarzyło się, to będzie zdecydowana odpowiedź. Chciałbym tutaj uspokoić mieszkańców naszego miasta i też apeluję do mediów, żeby tego tematu może tak nie podsycać, bo to może źle wpłynąć, odbić się negatywnie na gospodarce naszego miasta, na turystyce Suwalszczyzny i tutaj na pewno trzeba nam spokoju, rozwagi. Tu nie ma podstaw do siania paniki, jakiegokolwiek niepokoju. Pracujemy, funkcjonujemy normalnie. Zapraszamy do odwiedzenia naszego miasta. Dzisiaj miałem spotkanie z burmistrzem Warem. Zastępca przyjechał. Bierze udział w miejskim święcie biegania, czyli w półmaratonie. I on mówi, gdyby było u was tak niebezpiecznie, to ja bym z Niemiec do was nie przyjechał. No, to jest prosta odpowiedź. Nie? Dlatego też proszę, apeluję. Pracujmy, funkcjonujmy normalnie. Nie ma podstaw do niepokoju i myślę, że powinno być dobrze, nie? Że tutaj nic na razie nam nie grozi.